Pralka to sprzęt potrzebny w każdym domu, a suszarka to jego świetne uzupełnienie i właśnie dzisiaj porozmawiamy na temat tego, na jakie cechy tych urządzeń warto zwracać uwagę i zrobimy to na przykładzie rozwiązań LG. Zacznijmy od pralki i od tego, jak inteligentnym jest sprzętem, bo większości osób wydaje się, że jest to po prostu bęben umieszczony w obudowie i on się kręci. To by było na tyle, ale nic bardziej mylnego, bo naprawdę mamy tutaj wiele innowacyjnych rozwiązań. W tej oto pralce LG mamy bowiem technologię AI Direct Drive. Wykrywa ona zarówno ciężar wsadu, jak też miękkość materiału. Na podstawie tych danych dobiera optymalne ruchy bębna, żeby cały proces nie trwał zbyt długo, a tkaniny były lepiej chronione przed zniszczeniem. Wpływ ma na to też sama budowa bębna, który ma 6 stalowych zabieraków, przez co ubrania o niego nie zahaczają. No i pamiętajmy, że jest to też rozwiązanie bardziej higieniczne. Warto jednak prać nie tylko sprawnie, ale też szybko, dlatego mamy tutaj program Turbo Wash, który trwa zaledwie 39 minut. Jest to możliwe dzięki dyszom 3D, które rozpryskują wodę w 4 kierunkach. No i właśnie dzięki temu rozwiązaniu możemy prać szybciej, ale mamy też pewność, że na ubraniach nie pozostaną resztki proszku czy płynu do prania. Z kolei osoby, które nie chcą mieć na ubraniach nie tylko resztek proszku czy płynu, ale też alergenów, powinny zwrócić szczególną uwagę na program parowego ich usuwania, czyli Allergy Care. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do rodziców z małymi dziećmi oraz oczywiście do alergików. Jednak pranie parowe ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie to, że podczas prania parowego na ubraniach powstaje mniej zagnieceń niż podczas standardowego prania, co pozwoli nam później skrócić czas prasowania ubrań. Oczywiście program antyalergiczny jest też dostępny w suszarce LG, tylko tutaj nie wykorzystuje pary, a powietrze o odpowiedniej temperaturze. Jest w stanie usunąć nawet 99,9% roztoczy kurzu domowego, który powoduje alergię. Więc tak jak mówiłem, jest to świetne rozwiązanie zarówno dla alergików, jak też rodziców z małymi dziećmi. W suszarce uwagę zwraca też zautomatyzowana opcja oczyszczania skraplacza, dzięki której wszystkie znajdujące się tam zanieczyszczenia są regularnie eliminowane. Brak konieczności regularnego czyszczenia tego skraplacza ręcznie ogranicza kontakt z alergenami i zanieczyszczeniami, które w nim zalegają. Jednak moim zdaniem najważniejszy element tej suszarki to jest pompa ciepła i to podwójna. No i właśnie ta podwójna pompa ciepła sprawia, że ta suszarka lepiej odpowiada na nasze potrzeby, bo możemy wybrać, czy bardziej nam zależy na oszczędności czasu, czy też energii. Warto też wspomnieć o istotnych drobnostkach. Suszarka ma półkę na buty, więc można je suszyć bez obijania ich o bęben, a sama jakość obu sprzętów jest naprawdę dobra. Chociażby takie drzwi są zrobione ze szkła hartowanego, których nie zarysujemy nożem czy scyzorykiem, ale nie próbujcie tego w domu. Było już o pralce, było o suszarce, więc teraz warto powiedzieć o tym, jak te sprzęty do siebie pasują. A pasują bardzo, zarówno wizualnie, jak też jakościowo, bo są bardzo dobrze wykonane. I suszarkę dodatkowo można postawić na pralce za pomocą specjalnego łącznika, który jest dostępny jako dodatkowe akcesorium, no i może też pełnić funkcję dodatkowej półki. Poza tym obydwa urządzenia mają moduł Wi-Fi i współpracują z aplikacją LG ThinQ, którą sam znam doskonale, bo prywatnie używam pralko-suszarki LG. Program oferuje zdalną obsługę za pomocą smartfona i możliwość pobierania dodatkowych programów, a także Smart Pairing, czyli dostosowanie programu suszarki do tego, który wcześniej miała ustawiony pralka. No i tak naprawdę to było wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Powiem Wam tyle. Jeżeli tylko macie miejsce, to jak najbardziej warto zainwestować zarówno w pralkę, jak też w suszarkę, no bo taki komplet urządzeń zupełnie zmienia komfort życia. Sam wiem o tym, ale tylko częściowo, bo zwyczajnie nie mam miejsca na pralkę oraz suszarkę, dlatego tutaj nagrywamy ten materiał w showroomie LG. Ja prywatnie korzystam z pralko-suszarki, no ale gdybym mógł, to bym się przesiadł właśnie na taki zestaw. No i kiedy wybieracie i pralkę, i suszarkę, no to warto postawić na urządzenia jednego producenta, bo wyglądają podobnie, pasują do siebie wizualnie, ale też pod względem funkcji i obsługi, no i też mogą korzystać z jednego ekosystemu, więc kiedy podepniemy i pralkę, i suszarkę do Wi-Fi, no to na przykład, tak jak w tym przypadku, będą miały dostęp do tego samego programu. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pralek oraz suszarek LG, to oczywiście odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu, a my co? Żegnamy się i widzimy się niebawem w kolejnych materiałach.